Dzień dobry i witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, vloga wam nagrałem, żeby wam wytłumaczyć, co się w ogóle ze mną działo, że tu mi kilka miesięcy nie było. Vlog jest wczoraj, większość jest wczoraj, także zapraszam was na dzień wczorajszy, piątek, 4 lutego. My się żegnamy, a później dokończymy sobie, bo miałem dokończyć wczoraj, ale z Arturem robimy super live'a. Zagadaliśmy się o losy funkcjonowania firmy i tak dalej i przepadło, także miłego dnia. Słuchajcie, kilka miesięcy na tym kanale się nie widzieliśmy. Szmat czasu, w ogóle nie chciałem się publikować, ale to już się zmieniło i mi się bardzo chce. Nie wiem, czy mieliście tak, że są rzeczy, które lubicie robić. Wiecie, że dają dużo wam i dużo innym, a i takich nie robicie. I to był właśnie mój stan z ostatnich miesięcy, gdzie po prostu skupiłem się na innych rzeczach. Jak coś, to spokojnie, nie miałem depresji. Było w porządku, skupiłem się na firmie szkoleniowej, kursach, całej masie innych rzeczy i nie było za bardzo czasu, ale ten czas już się pojawia, a nawet jak się nie pojawia, to po prostu chciałem się troszeczkę oderwać i ten kanał rozruszyć, także na pewno kilka razy się w najbliższym czasie zobaczymy. Patrzcie, jak Soci w tym czasie wyrósł. Oczywiście, jak widzieliście moje social media, Instagram, Facebook, to tam czasami z czym się pojawiam. Właśnie idziemy na spacerek, trening, frisbee, szarpanko. A Soci już się nie może doczekać. Gotowy? Gotowy? Pięknie! Chodź! Tak. No dawaj. Kto jest taki podekscytowany? Soci, nogę. Hop. Raz, tutaj, dwa, trzy, cztery, pięć, siad, leżeć, pięknie, hop. Noga, hop, raz. Świetnie. Noga, raz. Dobrze. Puść. Brawo. Nie ma tak kilka tysięcy kroków z rana, aczkolwiek powiem szczerze, mogą wyglądać to wszystko troszkę ładniej. Byłoby na pewno przyjemniej. Pewnie zastanawialiście się, co ja robię, jak mi nie było. A się nie zastanawialiście, to i tak wam powiem, gdyż po pierwsze, gabinet nowy powstał. W starym miejscu, ale nowi ludzie, nowe podejście, wspólna praca. Wiecie, jak ja pracuję, tak? Głównie zajmuję się neurolingwistyką, tak zwaną. Czyli oceniamy sobie pracę kłanerwego i po prostu wszyscy terapeuci, którzy są w gabinecie na Bokserski 33, Warszawa, taki niby Mokotów, właśnie pracują w ten sposób. Także jakbyście chcieli na przykład wpaść do mnie, a nie ma do mnie miejsc, to oczywiście możecie wybijać sobie do Mikołaja, Natalii, Artura, Krzysia i Oli. Kurs z Maćkiem w końcu zrobiliśmy, 4 moduły neurodyskiej terapii. Wcześniej były 2 moduły, teraz przeszliśmy na 4. Bardzo dużo pracy przy tym było. Prowadziliśmy te kursy już 2 w tym roku, teraz w tamtym roku, teraz rozpoczął się 3. Także no, to było mega czasochłonne. Jak chcecie jakąś polecajkę, to wam mogę polecić książki doktora Newtona dotyczące, pierwszy tom Wędrówka dusz, drugie Przeznaczenie dusz i teraz tak. To jest takie fantazy / może tak jest, nie wiadomo, ciekawa wizja świata. Dla mnie bardzo interesujące. Powiem wam, że jakby po czytaniu i słuchaniu tych książek miałem kilka razy takiego mindfucka, gdzie były opisywane jakieś historie i możliwości. No tam jest, wiecie, o różnych wcieleniach, o się wędrówkach, tych dusz, i miałem takie rozkminy, mówię, kurde, jakby przeżyłem podobne rzeczy, jakby wydarzyły się jakieś takie ciekawe znaki w moim życiu, więc jest to tym bardziej interesujące. Duża szansa na to, że jak sobie tę książkę odpalicie, to były w waszym życiu jakieś takie momenty, które no są trudne do opisania. Nawet nie to, że są trudne do opisania. Bardziej chodzi mi o to, że one są po prostu trudne do wytłumaczenia. Taki, wiecie, na logiczny, chłopski rozum. Jak to się działo? Skąd to się w ogóle wydarzyło? Skąd ta cała synchroniczność? Już jest takie tematy, po prostu warto poruszać. Jak moja mama te książki słuchała, czytała i to, i tam jeszcze
jeden tytuł, który wam w przyszłości polecę, jak wam się temat spodoba, że trochę za mało się o takich ważnych rzeczach mówi, a za dużo o pierdołach. I ja się z tym zgodzę. I takie ważne rzeczy trzeba po prostu poruszać. Może ten kanał jest na to miejsce? Zobaczymy. Może. Słuchajcie, pamiętacie Game Break Masters? On jeszcze chwilę działa i mentalnie, i fizycznie. To są jego ostatnie oznaki. Za chwilę tutaj, w najbliższych dniach, ten szyld i witryna znikają. Jesteśmy w innym gabinecie. Jeżeli nie wiecie, jak się nazywa, to zaraz wam pokażę. Patrzcie, to jest Mikołaj. To jest koleś, którego polecam terapeutycznie. Ja też się polecam terapeutycznie. I to jest Ola, którą też również polecam. Witajcie. Ją też polecam. Ale miliony już badań za sobą. Ból, napięcie, lewa strona, w ogóle od nogi, od kolana, po głowę, tutaj. Wszystko tu dużo, bardzo w biodrze. No i ciężko. Zobaczymy, co to będzie. Dzisiaj mamy w ogóle dzień otwarty, a ja będę trzymał tak, dzień otwarty. I Mikołaj też po konsultacjach. To, co widzicie, jak się wcześniej żalił, to mówił o jednej osobie, która była po prostu ekstremalnie trudnym przypadkiem. My takie rzeczy lubimy, ale czasami rzeczywiście jest już za mocno. Jest już za mocno. Tak. Ola, jesteś przed swoimi konsultacjami. Jak się, Ola, czujesz? Wspaniale. Ja jestem podekscytowana. Natalia właśnie sobie walczy w gabinecie, a my sobie teraz omawiamy tutaj pacjentów, których sobie wspólnie z Mikołajem będziemy razem prowadzić. W sumie prowadzimy sobie już, więc tutaj omawiamy sobie te nasze case'y. No, słuchajcie, także jesteśmy w Wielkiej Świadomi Zdrowia. Wiem, że jeszcze przed chwilą nagrywałem wam i byłem tam, było winno, a teraz jest ciemno, bo po prostu w międzyczasie zrobiłem 8 konsultacji. Dzisiaj mamy dzień otwarty, piątek, pierwszy piątek lutego. I taki dzień otwarty będzie jeszcze jeden. Co prawda mi już, no chociaż jeszcze nie wiem, na pewno będzie pracował tam Mikołaj przyjmował, na pewno będzie Ola przyjmowała. Także jeżeli chcecie zobaczyć, czym się zajmujemy, jak wygląda neuroterapia, o co chodzi z tą neurodiagnostyką, to wbijacie sobie na naszą stronkę świadomizdrowia.info i tam wszystkie informacje będą. A tak wygląda nasza recepcja. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądała w projekt masaż, ale wygląda zdecydowanie lepiej. A wszyscy mają pacjentów, także tutaj nikogo jeszcze nie ma aktualnie. Słuchajcie, właśnie zmieniamy lokalizację. Wyleciałem z gabinetu. Po tych naszych spotkaniach dni uważam za bardzo udane. Wydaje mi się, że gdyby nie te dni, to bym się nie uświadomił sobie jednej rzeczy. Z jakimi osobami my rzeczywiście realnie chcemy pracować, jakim sobie chcemy pomagać i jak różne jest nasze podejście terapeutyczne do tego, co jest oferowane gdzieś dookoła, gdyż my często mamy pomysł na przykład na pacjentów, którzy mają choroby autoagresyjne, gdzie ludzie mają takie niespecyficzne bóle i fizjoterapia do tej pory na przykład im nie pomagała specjalnie. To jest temat, którym się chcemy głównie zajmować, a oczywiście przy okazji będziemy się zajmowali też trochę pewnie tym, czym zajmują się nasi terapeutyczni koledzy, jak choćby klasyczne problemy półrazowe, przeciążeniowe, ale to nie jest do końca nasz główny target terapeutyczny. Zmieniam w ogóle lokalizację, jadę do naszego biura, gdzie będziemy nagrywali podcast, który o 19.30 startuje i już teraz mogę was serdecznie zaprosić na YouTube'owy kanał i Facebooka właśnie Świadomych Zdrowia, gdzie będą wypowiadali się nie tylko ja, ale też inni nasi terapeuci i myślę, że dużo fajnych materiałów z tego powstanie, a za chwilę kręcę podcast z Arturem. I dosłownie 4 km dalej od Bokserskiej, jesteśmy na Wielickiej. To mamy swoje studio, jest takie duże mieszkanie, gdzie być może zauważyliście, na Neuroprojekcie nagrywamy kurs online'owe, materiały dodatkowe, podcast Neurofreaky tu się nagrywa i cała masa innych rzeczy. Tam już Artur czeka. Widzieliśmy się w gabinecie, tutaj się widzimy już na nagraniu za chwilkę. Cześć Artur, dawno się nie widzieliśmy. Dzień. Jak nieotwarte dzisiaj? Zarąbiście. Myślałem, że będę mieć takich pacjentów, którzy chcą boli mnie wymasuj, a właśnie wszyscy zupełnie, jak mi wmasowało tam, gdzie ich boli, to by się urazili. Zupełnie odwrotnie.
co robisz? To jest praca? Artur, o czym będziemy mówić? O tym, że kręgosłup jest stworzony do ruchu, a nie do bezruchu. Tylko? Tylko. O, wiesz co, bardzo dobrze mi się spodobał, Artur, twój tekst, muszę ci powiedzieć, który dotyczył tego, że przerwa od ruchu to nie rehabilitacja. Tak. Mega mi się spodobało to. Dobrze, co? I drugim tematem bardzo fajnym było to, że jak macie na przykład rwę kulszową co pół roku, to nie znaczy, że ona się jakby aktywuje co pół roku, tylko ona nigdy nie została wyleczona. Ona się po prostu odnawia. Jak macie gorsze kondycje, bez więcej stresu, kiepsko się odżywiacie, nie wyśpicie kilka dni, to znowu to się odnawia, bo to nie zostało wyleczone nigdy. Zapamiętajcie, bardzo ważny temat, dotyczy części osób, które to oglądają. Zwłaszcza tych, którzy myślą, że jeden atak tak zwanych korzonków raz na pół roku to jest spoko, no to was rozczaruje, dlatego że ten pierścień waszego kręgosłupa, krążka, on ma tam kilka warstw i w końcu przyjdzie taki atak, po którym będziecie zdziwieni, że on sobie trwa i nie przestaje, i trwa i nie przestaje, i nagle będzie taka pobudka z Matrixa, nie? Powiedz mi, jak tam dzisiejszy live'ik? Git był. Mam nadzieję, że ci, którzy nie są fizjoterapeutami, tylko raczej pacjentami, nie pogubili się, dużo mogli wyciągnąć wniosków z tego, co dzisiaj sobie gadaliśmy, tak żebyśmy później z pacjentami, którzy boją się ruchu, unikają go, mieli jak najmniej do czynienia. Widzę. Co to za kradzież mandarynek? Witaminka C. No i zaczęliśmy na spacerze i kończymy na spacerze w tym samym miejscu i Sochi tutaj szalony z frisbee sobie biega. Patrzcie w ogóle, jaką ma sierść piękną. Wczoraj go w ogóle wykąpałam. Chodź tutaj mordo. Ekscytacja. Zawsze rano po prostu na treningu jest maksymalnie podekscytowany. Powinniśmy brać z niego ewidentnie przykład. Słuchajcie, no jak widzicie, dużo rzeczy, gabinet, zmiany, nowi ludzie. Nowe pomysły i teraz tak, jeżeli szukacie ode mnie, lubicie na przykład mnie i szukacie ode mnie treści związanych właśnie z pracą fizjoterapeuty, jesteście terapeutami, trenerami, chcielibyście jakiejś fachowej wiedzy, to oczywiście zapraszam was na kanał Neuroprojekt, to jest raz. Jeżeli jesteście pacjentami, chcielibyście zwiększyć świadomość swojego zdrowia, bo to jest mój główny cel, ja aktualnie skupiam się na zwiększaniu świadomości zarówno terapeutów na Neuroprojekcie, ale też pacjentów właśnie poprzez pracę w gabinecie świadomości zdrowia, ale też w różnych social mediach tego gabinetu. No i na przykład wczoraj z Arturem nagraliśmy live'a na Facebooku Świadomych Zdrowia, który będzie podcastem, który będzie na kanale YouTube'owym Świadomych Zdrowia i tam po prostu nasi terapeuci różni będą się wypowiadać i po prostu uświadomać was, co powoduje, że czujecie się tak, a nie inaczej. No i zostaje nam ten kanał, który tak naprawdę według mnie powinien iść w kierunku takiego lifestyle'u, takiego wiecie, show z jednym człowiekiem, czyli mną, tak, dokładnie, gdzie po prostu będę z wami się dzielił takimi swoimi po prostu rozkminami, którymi jak wychodzą prosto ze mnie, chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. Być może wam to pomoże. Może zarówno w pracy terapeuty, jak i w pracy, jak i po prostu w byciu zdrowym człowiekiem. Także będziemy tu się widzieli raczej w formacie vlogowym. Może jakiś taki mały rozkminny, odpalamy kamerkę i gadamy po prostu sobie. Także bardzo wam dziękuję. Idę, bo Sochi mi uciekł, pobiegł z jakimś pieskiem. Sochi, do mnie! Pięknie. To chyba tyle. Zerknijcie sobie na naszą stronkę świadomizdrowia.info, żeby dowiedzieć się więcej, co my robimy. Może wstukać na wizytę, who knows. Pod koniec lutego mamy też bezpłatne konsultacje. Jakbyście chcieli, już się sobą zajmuję. Jakbyście chcieli wiedzieć po prostu więcej na temat tego, jak my pracujemy, co możecie zrobić ze swoim zdrowiem, jak sobie pomóc, to chętnie oczywiście widzimy się z wami na konsultacjach. Ale też tam macie odnośnik do wszystkich innych social mediów, które na pewno już jest warto obserwować, a jeszcze będzie to warte więcej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!